To są aktualności gminy Kołbaskowo. Mateusz Iżakowski, zapraszam. Cmentarz w Pargowie zrewitalizowany. Nekropolia, która powstała w latach 30. ubiegłego wieku, zlokalizowana jest w południowej części miejscowości. Cmentarz został zdewastowany po II wojnie światowej, a poniemieckie nagrobki usunięto. Dzięki pracy Pomorskiego Towarzystwa Historycznego część z nich udało się odzyskać. Do dziś zachowały się cokoły pomników oraz fundament kaplicy cmentarnej. W tym roku udało się utworzyć lapidarium. Prace kosztowały ponad 155 tysięcy złotych. To już czwarte takie miejsce w naszej gminie. Gmina utworzyła lapidaria w Moczyłach, Kamieńcu i w Siadle Dolnym. Kolejna duża marka inwestuje w naszej gminie. DGS Diagnostics, wchodzący w skład grupy Demant, producent urządzeń medycznych, buduje zakład w Rosówku przy granicy z Niemcami. W poniedziałek, 6 września, odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego. Pracę wykonuje firma Erbut. List intencyjny został już podpisany w maju tego roku. Realizacja kompleksu biurowo-produkcyjno-magazynowego o powierzchni ponad 11,5 tysiąca metrów to koszt około 55 milionów. Złotych. Obiekt ma być gotowy w ciągu roku. DGS, czyli obecnie Demant, zajmuje się produkcją aparatów słuchowych, implantów kostnych i urządzeń wspomagających medycynę słuchu. Spółka działa w Polsce już od 2007 roku. Straż Gminna z nowymi uprawnieniami. Nowe prawa strażników związane są z obowiązującymi od maja przepisami ruchu drogowego dotyczącymi m.in. hulajnóg elektrycznych. W myśl nowych przepisów powstała nowa grupa kierujących pojazdami, gdyż elektryczne hulajnogi zostały określone jako pojazdy. A to oczywiście wiąże się z konkretną odpowiedzialnością. Od 30 sierpnia otrzymaliśmy nowe uprawnienie. Jest to artykuł 85a kodeksu wykroczeń, który mówi nam o poruszaniu się hulajnogą elektryczną lub innym urządzeniem wspomagającym po chodniku z dostosowaniem prędkości do pieszego, a także ustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Zgodnie z przepisami nie możemy poruszać się hulajnogą po spożyciu alkoholu, a także osoby nietrzeźwe. Nie przewozimy osób trzecich i zwierząt. Dopuszcza się postój hulajnogi na chodniku przy zewnętrznej krawędzi chodnika i hulajnogą elektryczną powinniśmy poruszać się po ścieżkach rowerowych, a jeżeli takich ścieżek rowerowych nie ma, poruszamy się po chodniku z zachowaniem właśnie tej prędkości do pieszego, a także ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Zabawa kontra dzieciaki. To wydarzenie, które odbyło się na terenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedsławiu. Nie zabrakło gier, zabaw wspólnej rywalizacji, a także alpak czy koni. Organizatorami wydarzenia byli Fundacja Sedina oraz Goksir Przedsław. W ostatni wtorek w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji odbył się spektakl pod tytułem Margules Nieobecność. Sztukę przedstawili aktorzy Teatru In Vitro z Lublina w ramach 55. Przeglądu Teatrów Małych Form Kontrapunkt. Ludwik, no co tak stanąłeś? Chcesz przenieść mnie przez próg? No przecież to jest zły początek. Ja już będę cicho!
A teraz przypominamy, tylko do 17 września można zgłaszać swoje projekty w ramach budżetu obywatelskiego gminy Kołbaskowo. W sumie do wydania jest blisko 1 000 000 zł. W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec gminy, który stale zamieszkuje na terenie Kołbaskowa i okolic. Wystarczy wejść na stronę kolbaskowobudżetobywatelski.pl i zgłosić swój projekt. A na koniec zapowiedź spektaklu, który odbędzie się 19 września w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedsławiu. A mowa o premierze w wykonaniu aktorów Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie pod tytułem Żeby umarło przede mną. Powiedziano nam, że to typowy autyzm dziecięcy. Ja czułam, że to nie autyzm, ale nikt nie chciał mi wierzyć. Jusia, no błagam cię, proszę, nie pośpi jeszcze, słyszysz? Dlaczego nikt nie widział wcześniej tego, co ja? A kiedyś do takiego dziecka wezwano by egzorcystę. Przedstawienie odbędzie się w ramach programu Teatr Polska. Dodajmy, bilety są do nabycia w kasie GOKSiR oraz online. I to tyle w tych aktualnościach. Na następne zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.